Siema, siema. W końcu przyszedł czas na zmianę zawieszenia w moim akordzie. Obecnie założone jest seryjne zawieszenie na sprężynach Eibacha, minus 30 mm. Przez to, że posiadam wersję z silnikiem 2.0, czyli z tym lżejszym, przód stoi nieco wyżej niż tył. No i dodatkowo tutaj auto jest dociążone około 150 kg, jeżeli chodzi o łączną masę wygłuszenia i sprzętu audio. Strasznie mnie to wkurza, że z przodu mamy, no można powiedzieć, 3,5 cm japę. Chciałbym zrobić, żeby tutaj wchodził palec. Nie chcę całkowitej gleby. To będzie mój pierwszy gwint. Zobacz, jak na tym się jeździ w ogóle, jak to się wszystko uda spasować. Tył jest tak w miarę ok, ale może centymetr dam niżej. Tu mam gwint, coś takiego. No i co? Bierzemy się za robotę i zobaczymy, co z tego będzie. Oryginalny amor już zaraz zwolniony. Ostatnia śruba i będzie wolny. Tak wygląda oryginalny amortyzator. Porównanie. Na razie przyłapię tylko amor, później rozpórkę, jak już wszystko będzie ustawione. Przód udało się już zrobić tak jak chciałem. Jest tutaj na około centymetra szpary. Teraz biorę się za tył. Żeby dojść do tyłu, trzeba wyciągnąć ten oto plastik i mamy dojście piękne do amortyzatorów. Także z przodem zeszło mi 4,5 godziny, żeby wszystko ustawić. 2-3 razy musiałem poprawiać, wypoziomować sobie auto i tak to zeszło. Teraz biorę się za tył. Tu pójdzie na pewno szybciej. Cały tył mam już zrobiony, lewą jak i prawą stronę, auto zostało opuszczone i na sam koniec dokręcę sobie amortyzatory i robimy jazdę próbną. Teraz pokażę, jak to wygląda. Tak to sobie wygląda na tą chwilę. Tak jak chciałem, centymetr mamy tutaj prześwitu z przodu, centymetr i troszeczkę z tyłu. Czas się przejechać, zobaczyć. Przejechałem jakieś 50 km. Wszystko jest ok. Myślałem, że będzie mega sztywno, ale amortyzatory pracują coś jak oryginalne z sprężynami Eibacha. Także całkiem fajnie jest, nawet komfort. Jeżeli to tak można nazwać. Nie chcę niżej, bo to auto ma jeździć w miarę. Także zobaczymy, jak to będzie jeździć sobie na dłuższą metę.